Siemanko, z tej strony Sermisiek. Pewnie zwabiła was tu myśl o nowych świetnych tytułach, które będzie można sobie spokojnie pograć podczas wakacji. I mam dobrą wiadomość, ponieważ mimo sezonu ogórkowego, branża gier zaprezentuje całkiem pokaźną listę premier, które wcale nie prezentują się aż tak źle. Jesteście ciekawi, co tam się szykuje? Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Pierwszą grą jest realizowane w formule Souls-like RPG akcji w mrocznym świecie upadłego królestwa opanowanego przez potwory. Tajmezja, która czerpie co najlepsze z formuły Souls-like i rozmaica rozgrywkę o kilka własnych, unikalnych rozwiązań. Stylistykę gry utrzymano w mrocznej tonacji przypominającej Bloodborne, jednak zbliżonej bardziej do klimatu średniowiecza renesansu. Zadaniem gracza jest przemierzenie pełnych niebezpieczeństw lokacji oraz odkrywanie sekretów, system walki jest więc krwawy i dynamiczny, a jego kluczowym elementem jest obserwacja działań przeciwników oraz sprawne unikanie bądź parowanie ciosów. Warto dodać, że wraz z pokonywaniem kolejnych bossów będziemy mogli wykorzystać ich choroby, aby zamienić je w różnego rodzaju bronie. Nie zabraknie również podejmowania trudnych decyzji, które będą miały wpływ na fabułę. Kolejny tytuł to ekonomiczna strategia Farthest Frontier. Jest to nowy projekt studia Crate Entertainment, odpowiedzialnego poprzednio za Grim Dawn w stylu Diablo. Zajmiemy się budową średniowiecznego miasteczka, dbaniem o potrzeby mieszkańców i zbieraniem zasobów, by przetrwać nadchodzącą zimę. Gracz musi zarządzać małą grupą osadników, których celem jest stworzenie od podstaw dużego miasta na rubieżach świata. Może postawić w nim 50 typów budynków o charakterze mieszkalnym, administracyjnym lub obronnym. Nie uda się to bez zebrania odpowiednich surowców, drewna, kamieni albo gliny. Aby osiągnąć sukces, szczególnie ważne okażą się umiejętności gospodarowania zdobytymi zasobami i interakcje ze środowiskiem naturalnym. Tytuł ten posiada barwną i szczegółową grafikę. Two Point Campus to strategia ekonomiczna, która ponownie przenosi nas do amerykańskiego miasteczka. Akcja gry ukazana jest w widoku izometrycznym. Naszym celem jest zbudowanie lukratywnego uniwersytetu będącego w stanie na siebie zarabiać. Grę zaczynamy podczas letnich wakacji, co daje nam możliwość przygotowania kampusu na rok akademicki. By studenci byli zadowoleni, musimy uczynić uniwersytet przyjemny dla oka, zatrudniać kompetentnych wykładowców oraz oferować interesujące kursy. Ponadto każdy uczeń uczęszczający nasz uniwersytet posiada unikatową osobowość i własne oczekiwania wobec kampusu. Mogą oczekiwać konkretnych kursów, klubów studenckich lub inicjatyw do socjalizacji z innymi. Tytuł cechuje się swobodą i otwartością, podobnie jak jej poprzedniczka. Gry nie bierze się na poważnie i zawiera znaczną ilość humoru. Cult of the Lamb to gra akcji typu roguelike, opracowana przez niezależne studio Massive Monster. Gra pozwala nam przejąć kontrolę nad owieczką, członkinią niebezpiecznego kultu, która zostaje uratowana przed śmiercią przez nieznajomego. By spłacić dług, buduje ona własny kult, gromadzi materiały do budowy rozmaitych obiektów, przeprowadza podejrzane rytuały, eksploruje nowe regiony w celu pozyskiwania wiernych. Walka z hordami przeciwników i unicestwianie przywódców pozostałych sekt pozwala na wchłonięcie ich mocy. Cult of the Lamb istotne jest również wzmacnianie wiary swojej trzody poprzez kazania, a także dbanie o zadowolenie czczonego bóstwa przez odprawianie mrocznych rytuałów i znoszenie nowych budowli. Spider-Man to kolejna produkcja studia Izomania Games, znanego z wielu rozmaitych tytułów, od serii platformowej akcji Ratchet & Clank, aż po strzelanki z cyklu Resistance. Tym razem uzdolnieni deweloperzy postanowili zmierzyć się z legendarnym superbohaterem Spider-Manem. Studio zatroszczyło się o zupełnie nową fabułę, ale występują w niej klasyczne elementy, jak podwójne życie Petera Parkera oraz znane postacie. Akcja Spider-Mana rozgrywa się w Nowym Jorku, więc w grze nie brakuje eksploracji. Ponadto tytuł jest bardzo widowiskowy, nie tylko ze względu na akrobatyczne zdolności Spider-Mana, ale także przez sekwencję Quick Time Event. W trakcie tego typu wyreżyserowanych scen oglądamy najbardziej szalone akcje, na które wpływamy wciskając odpowiednie przyciski w wybranych momentach. Gloomwood to pierwszoosobowa skradanka w klimacie steampunka odwołująca się do rozwiązań z kategorii określanej mianem imersyjnych symulatorów. Akcja toczy się w ponurej metropolii wzorowanej na miastach epoki wiktoriańskiej. Gracz kieruje bohaterem, który zostaje porwany i będzie musiał przeżyć oraz odkryć, kto odpowiada za to, co mu się stało, jak i za stan miasta. Mapy pełne są alternatywnych ścieżek i ukrytych przejść. Do tego zachowanie wrogów i postaci niezależnych rządzą rozbudowane algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu gra dynamicznie reaguje na nasze poczynania. Tytuł ten opracowano w stylistyce retro, wzorowanej na pecetowych produkcjach z końcówki lat 90. Way of the Hunter to symulator myśliwego z otwartym światem. Nad grą pracuje grupa doświadczonych deweloperów, a pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje dobrze wszystkim znane THQ Nordic. Twórcy postawili sobie za cel dostarczenie graczom naprawdę realistycznego doświadczenia. Nie ma co ukrywać, gra zapowiada się naprawdę dobrze. Że nie zabraknie więc autentycznego i licencjonowanego sprzętu, warto dodać, że ekosystemy będą symulowane, co ma w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na realizm płynący z rozgrywki. W naszej dyspozycji dany zostanie ogromny obszar pełen różnorodnych miejscówek.
Świat gry podzielono na dwa rozległe terytoria łowieckie, znajdujące się na terenie USA i Europy. Na szczęście do dyspozycji będziemy mieli Jeepa, który okaże się nieoceniony w trakcie wypraw. Twórcy obiecują naprawdę sporo, co z pewnością przyciągnie uwagę graczy interesujących się tematyką myślistwa. Jak sugeruje tytuł i tematyka gry, w trakcie rozgrywki zajmujemy się polowaniem na rozmaite zwierzęta. Te ostatnie posiadają realistyczne modele zachowań, co dotyczy zarówno ich reakcji na naszą obecność, jak i miejsc ich bytowania. Rollerdrome to gra akcji, w której wydarzenia obserwujemy z kamery umieszczonej za plecami postaci. Nasza bohaterka porusza się na rolkach, co pozwala jej błyskawicznie przemieszczać się po mapach. Może również wykonywać różnorodne akrobacje, pomocne w nawigacji oraz walce. Areny są zapełnione przeciwnikami, zarówno ludzkimi, jak i mechanicznymi. Gracze uzyskają dostęp do bogatego arsenału broni, zabijanie nieprzyjaciół regeneruje zdrowie naszej postaci, a wykonywanie trików uzupełnia amunicję. Gra oferuje wyłącznie tryb dla pojedynczego gracza. Możemy jednak rywalizować z innymi ludźmi na punkty w ramach sieciowych rankingów. Red Matter 2 jest drugą częścią zapoczątkowanej w 2018 roku serii przeznaczonej na Google rzeczywistości wirtualnej. W przeciwieństwie do pierwowzoru będącego dosyć klasyczną przygodówką, opisywany tytuł został wzbogacony elementy akcji. W trakcie rozgrywki przemierzamy różnorodne lokacje placówek badawczych. Eksplorując je, śledzimy rozwój historii i rozwiązujemy pomysłowe zagadki, co pozwala nam popchnąć akcję do przodu. Przemieszczanie się po poziomach ułatwia obecność plecaka rzutowego, który pozwala nam dostać się do wysoko położonych miejsc. Wśród czekających na rozwiązanie łamigłówek pojawia się hakowanie terminali, walka z przeciwnikami, jak i rozwiązywanie niektórych zagadek środowiskowych. Jak na standardy panujące w segmencie gier VR, graficznie gra prezentuje się całkiem nieźle, lokacje są różnorodne i pełne detali, a dopełnieniem tego wszystkiego jest realistyczna fizyka obiektów. Kolejny tytuł, zgodnie z modelem gier sportowych przejętych przez EA Sports, jest symulatorem konkretnej dyscypliny, w tym przypadku futbolu amerykańskiego. Rozgrywka stanowi delikatną ewolucję względem poprzednich odsłon. W celu zwiększenia przyjemności zabawy wprowadzono poprawki w zachowaniu zawodników oraz dodano nowe czynniki wpływające na ich sposób gry. Jako gracz w znaczącym stopniu kontrolujemy poczynania sportowców. Możemy podejmować różne zagrania taktyczne oraz wykonywać wszystkie akcje, jakie mają miejsce w realnym futbolu amerykańskim. Podajemy piłkę, szarżujemy, gramy dołem i tym podobne. Wszystko to zużywa poziom wytrzymałości zawodnika, określający jak skuteczny będzie podczas rozgrywki. Produkcja prezentuje wysoki poziom oprawy graficznej, szczególną uwagę zwracają szczegółowo odwzorowani zawodnicy, stadiony oraz realistyczne zachowanie postaci, liczając 100 kibiców oraz sztaby trenerskie drużyn. Midnight Fight Express jest widowiskowym beat-upem, autorem tej produkcji jest niezależny polski deweloper Jakub Dzwinel. Podczas zabawy wcielamy się w bohatera, który przemierza miasto, walcząc z zastępami atakujących go przeciwników. Wrogów eliminujemy robiąc użytek z pięści i nóg oraz korzystając z broni białej i różnorodnych gadżetów. Ponadto podczas pojedynków możemy robić użytek z elementów otoczenia oraz wykonywać brutalne finishery. Starcia są nie tylko widowiskowe, lecz także niebywale dynamiczne, to też w ich trakcie musimy wykazać się zręcznością i refleksem, by w porę wykonywać uniki i blokować ciosy oraz wyprowadzać szybkie kontrataki. W miarę postępów rozwijamy bohatera, odblokowując różne dodatki kosmetyczne, a też zyskując dostęp do nowych broni i ataków. Midnight Fight Express pozwala wyłącznie na zabawę w pojedynkę. Nasze poczynania są jednak na bieżąco punktowane, a swoje osiągnięcia możemy publikować w internetowych rankingach, co stanowi namiastkę multiplayerowej rywalizacji. Saints Row to piąta główna część popularnego cyklu gier akcji z otwartym światem, okraszonych potężną dawką absurdalnego humoru. Akcję tej produkcji osadzono przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części serii. Gra zabiera nas w podróż do miasta na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie narodzili się tytułowi święci. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który pnie się po szczeblach przestępczej kariery, próbując zbudować własne przestępcze imperium. Zadanie nie jest łatwe, gdyż protagonista i jego świta muszą zmierzyć się z licznymi przeciwnikami. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Zabawę rozpoczynamy od stworzenia postaci, ale nie pozostaje nam nic innego, jak rzucić się w wir przestępczych przygód. Gra oferuje największy w historii serii i najbardziej rozróżnicowany otwarty świat, na który składa się metropolia i okalające ją tereny, na czele z piaszczystą pustynią. F1 Manager 2022 to licencjonowana sportowa gra strategiczna, w której wcielamy się w menadżera zespołu Formuły 1. Naszym zadaniem jest dobieranie zespołu i poprowadzenie go do zwycięstwa, dbając o najdrobniejsze szczegóły. Musimy kontrolować wyniki członków naszej ekipy, a także mieć na oku wschodzące gwiazdy konkurencji, aby zapewnić sobie przewagę. Wszystkie te aspekty zwieńczymy strategią na poszczególnych wyścigach i decyzjami podejmowanymi w ich trakcie. Od wyboru momentu zjazdu do pit stopu, zmiany opon po wskazówki udzielane kierowcy. Nadrzędnym celem jest realizowanie krótko i długoterminowych zadań, aby wykazać się przed zarządem zespołu. F1 Manager to pierwsza gra studia Frontier Developments, która korzysta z licencji sportowej,
Deweloperzy zapewniają, że blisko współpracowali z ludźmi z Formuły 1, aby zapewnić wysoki realizm rozgrywki. Destroy All Humans 2 to remake drugiej części serii humorystycznych gier akcji zapoczątkowanej przez studio Pandemic w 2005 roku. Akcję osadzono w latach 60. XX wieku, że po raz kolejny wcielamy się znanego z pierwowzoru kosmity imieniem Krypto, po tym jak KGB wysadziło jego statek, uwięzionemu na ziemi reprezentantowi rasy Furonów nie pozostaje nic innego jak wziąć odwet na swoich śmiertelnych wrogach. Ta została podzielona na misję, to rzucają nas w różne zakątki świata. Podczas zabawy mamy okazję zwiedzić nie tylko Stany Zjednoczone, lecz również Wielką Brytanię, Związek Radziecki, Japonię, a nawet powierzchnię Księżyca. Wykonując stawiane przed nami zadania, przemierzamy rozległe poziomy otwartej strukturze i siejemy popłoch wśród ziemian. Na naszej drodze stają nie tylko ludzie, lecz również potwory pełniące funkcję bossów. Przeciwnikami radzimy sobie przy pomocy szerokiego wachlarza wymyślnych broni i gadżetów oraz specjalnych umiejętności naszego Furona. ORX jest produkcją typu Tower Defense, bogaconą o szereg rozwiązań zaczerpniętych z karcianek i gatunku roguelike. Tytuł zabiera nas w podróż do mrocznego świata fantasy i każe nam stanąć na czele jednej z czterech frakcji, które muszą bronić swoich włości przed inwazją tytułowych potworów. Rozgrywka toczy się na mapach pokrytych siatką kwadratowych pól, a w jej trakcie naszym nadrzędnym celem jest dbanie o bezpieczeństwo królestwa. W tym celu zagrywamy karty, pozwalające na budowę murów i innych struktur obronnych, wytyczanie dróg oraz znoszenie zabudowy zwiększającej nasze dochody, jak farmy czy wioski. Poza tym dzięki nim możemy przyzywać na pole walki jednostki do obrony naszych włości. Filarem gry ORX jest kampania fabularna. Składa się ona z trzech aktów zróżnicowanych nie tylko pod kątem pozostawionych przed nami wyzwań, lecz również biomów i pór roku, w których toczy się akcja. Poza tym na chętnych czeka tryb zaawansowanego poziomu trudności przeznaczony dla zaprawionych w bojach strategów. Stave jest krwawym i dynamicznym FPS-em przywodzącym na myśl takie serie jak Doom czy rodzime Shadow Warrior. Głównym bohaterem gry jest egzekutor piekielnych legionów. By udowodnić swą wartość, protagonista musi udać się w głąb piekielnych czeluści i zdobyć ukryte w nich kamienie, po drodze stawiając czoła hordom demonów. Akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. Podczas zabawy eksplorujemy rozległe podziemia, których konstrukcja przypomina labirynt. Drogi często rozchodzą się w kilku kierunkach, oferując odmienne wyzwania. Przemierzając piekło, stawiamy czoła istnym tabunom przeciwników. Nieprzyjaciół eliminujemy, robiąc użytek przede wszystkim z broni palnej. Nasze ręce oddano m.in. karabin maszynowy, strzelbę, a także nieco bardziej wymyślne narzędzia mordu, jak chociażby kusze z wybuchowymi bełtami. Ten tytuł można grać w pojedynkę lub w trybie współpracy dla maksymalnie 4 osób. Piszcie w komentarzach, która gra najbardziej Wam się spodobała, w którą na pewno zagracie, a która nie za bardzo przypadła Wam do gustu. Trzymajcie się, powodzonka, udanych wakacji!